Witam serdecznie, dziś pokażę szybki i prosty przepis na filety pieczone z pieczarkami, serem, żółtym i pomidorem. Do ich przygotowania potrzebujemy 2 średniej wielkości filety, 1 płaska łyżka papryki słodkiej, 1 płaska łyżeczka soli, pół łyżeczki pieprzu, 3 łyżki oliwy, ser żółty, pomidory i pieczarki. Ilość pomidora, sera żółtego i pieczarek uzależniona od tego, na ile części pokroimy fileta. W pierwszej kolejności mięso myjemy i osuszamy. Nacinamy nie do końca każdego fileta. W ten sposób przekładamy do naczynia żaroodpornego. Zrobimy marynatę. Do miseczki wlejemy 3 łyżki oliwy, ewentualnie innego oleju roślinnego. Łyżeczka papryki słodkiej. Pół łyżeczki pieprzu. Łyżeczkę soli. Natrzemy mięso łącznie z nacięciami. Mięso odkładamy, zajmiemy się przygotowaniem pozostałych produktów. Ser żółty kroimy na paski. Pomidora kroimy na pół i również na paski. Z pieczarek odcinamy ogonek i również kroimy na paski. W pierwszej kolejności w nacięcia wkładamy ser. Po serze ułożymy pieczarki, najlepiej z jednej strony, z drugiej włożymy pomidory. No i na koniec wkładamy pomidory. Możemy sobie pomóc przy pomocy widelca. I tak przygotowanego kurczaka wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni w opcji góra-dół na 35 minut. Minęło 35 minut i filetę mamy gotowego. Jeśli się przepis podobał, to się bardzo cieszę, zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.